Zobaczcie, tydzień temu, 17 lipca, wyciąłem u koleżanki takie pędy róż, które już przekwitły. No i szkoda mi było wyrzucić, więc sobie wsadziłem. Dzisiaj mamy wtorek. Zobaczcie, wczoraj przyjechałem rano, to ten pęd tutaj, taki ten jeden największy, no to miał raptem pół centymetra. W tej chwili już ma gdzieś koło centymetra i widać, że już puszcza od dołu tutaj taki drugi, mniejszy pęd. No tutaj ten drugi kolei, o ten, nie widać, żeby się za bardzo ukorzenił, ale tam od dołu coś jest. Tutaj coś u góry przyschło. No, ten kolejny też taki nie za ciekawy, o tak można powiedzieć, o tamten po prawej stronie. Ten to też był taki spisany na straty, ale wziąłem go dzisiaj go to poprawiłem, bo on tutaj widocznie od ziemi, tu w ziemi próbował rosnąć, może by się przebił, ale ułatwiłem mu to zadanie, wysunąłem go, no i obcisnąłem. No ten kolejny, to tutaj u góry widać, że jest przyschnięty, albo mi się zdaje, ten górny. A ja nie o tym mówię, a ten pokazuję, tak? Czyż... O! Ten u góry jest przyschnięty. Ten na dole jest lepszy. No tutaj też jest taki fajny. Wczoraj jeszcze tych pędów nie było widać na tych pozostałych. Jedynie były widoczne na tych... O, ten był bardzo widoczny. Ten był bardzo widoczny. A te, można powiedzieć, pozostały to przez noc. Jak ja to sobie zrobiłem? Pierwsze to po ścięciu, to nie wiem, trwało może 15 minut. Przywiozłem do siebie szybko. Można było je włożyć w wodę, końcówki. Ale ja szybko wziąłem tak. Ziemię zwykła, torfowa, 5,5 pH. Dodałem do tego zwykłego piasku, najzwyklejszego. Później wziąłem to, zlałem wodą raz dobrze. Odczekałem jakiś czas, bo wiadomo, że torf wysycha. Zlałem to wodą drugi raz. Później pocięłem te pędy na kawałki. No i później, jak już po tym drugim razie podlaniu, włożyłem do tej ziemi. No później włożyłem, no i znów podlałem jeszcze raz dobrze, bo wtedy takie jakby następuje zagęszczanie ziemi. Ziemia bardziej dociska się, obciska pędy. No i później jeszcze jakimś takim patyczkiem delikatnym obcisnąłem dookoła te wszystkie pędy po kolei, żeby bardziej ziemia przylegała do pędów. No i jeszcze zrobiłem tutaj taką, tu widać na tych niektórych, maścią ogrodową posmarowałem pędy, no ale tu nie wiem, czemu to zniknęło. O, tutaj pościerało się, może tu jest, ale no nie widać. Była tutaj maść ogrodowa. Tutaj też, o widzicie, na tym, co najlepiej rośnie, też tej maści nie widać. No także to, a skąd to się wziął ten sposób? Oglądając filmiki, doszedłem do wniosku, że ja też muszę spróbować. No i to jest mój mały sukces. Nie wiem, czy się przyjmą, ale czas pokaże. Ja mam nadzieję, że jak będzie z tego 4 czy 5, no to będzie dobrze. Tamten jeden, o ten, o to, to co widzicie po środku, to nie wiem, czy on się przyjmie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że przynajmniej ze 4 nowe pędy będę miał. Który mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj 25 lipca. Także jak będą jakieś nowsze, większe zmiany, znów wam pokażę tą doniczkę. Mam jeszcze roślinki z 20 lipca, troszeczkę później, ale ja już tam widzę na nich pędy, one są schowane i rosną w takim miejscu zacienionym. A te zaraz wam pokażę, gdzie to sobie stoi. To stoi sobie od strony północnej. Tu jest taki stary fragment starej stodoły.
Tu rośnie moja paprotka, która też się ładnie rozwija. Zobaczcie, te pędy to już widziałem jak rosły, te tutaj. To już są koło 40 cm, one są sztywniejsze niż te stare. Dobrze, ale pomijając. I nigdzie ta doniczka nigdzie nie jest, jak to powiedzieć, schowana na noc. Dzisiaj w nocy było 20 stopni, także te przyrosty by są ładne. Także no zobaczymy po jutrzejszej nocy. Jutro będziemy mieli środę. Postaram Wam się nakręcić filmik w sobotę, także czekajcie, subskrybujcie, dzwoneczek i zobaczycie moje kolejne sukcesy w ogrodnictwie. Ja się zupełnie czym innym zajmuję, ślusarstwem, metalem, a to się zrobiło takie moje hobby. Dziękuję.